Jeżeli chodzi o TikToka, to jesteś numer jeden, jeżeli chodzi o polityków, tak? Masz, widziałem w marcu 20 kilka milionów wyświetleń, później długo, długo nic. Wolałbym nagrywać niepoważne TikToki, niż mówić ludziom te głupoty, które mówią moi konkurenci polityczni o tym, że im pieniądze za darmo będą rozdawać i że nie wpłynie to w żaden sposób na inflację albo na wysokość podatków. Rozmawiałem z paroma miliarderami, którzy mówią, że oglądają mnie na TikToku. Politycy co do zasady robią z siebie błaznów w zasadzie bez przerwy i wolę robić tego błazna z siebie na TikToku, niż mówiąc głupoty. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim gościem dzisiejszym jest Sławomir Metzen. Piątka. Chciałem porozmawiać ze Sławkiem o rzeczach, o których jeszcze nie rozmawialiśmy. Chciałem zapytać o jego popularność i o tym, jak ją zbudował, bo dzisiaj jest, można powiedzieć, najbardziej znaną osobą na TikToku i ma najwięcej wyświetleń, jeżeli chodzi o jego filmy na TikToku. Ma bardzo popularny kanał, jest zapraszany do wielu kanałów na YouTubie. I teraz, jeżeli chodzi o TikToka, to jesteś numer jeden, jeżeli chodzi o polityków. Tak? Widziałem w marcu 20 kilka milionów wyświetleń, później długo, długo nic i jest Donald Tusk. I to tylko nowych filmów, bo wszystkich to dają 30 kilka milionów, jeżeli dodać te wyświetlenia filmów wrzuconych wcześniej, a wyświetlonych w marcu. I to pokazuje, że no, ten algorytm Cię kocha, tak? Więc chciałem zapytać jak to się zaczęło, jakby skąd się wzięła Twoja popularność? No bo byłeś osobą, która szkoliła się na doradcę podatkowego, rozumiem, że to było już ileś lat temu, tak? Prowadziłeś swoją firmę. Teraz jak to się stało, że kto Cię wciągnął do polityki i jak to się stało, że nagle zacząłeś wypływać i coraz bardziej pojawiać się w internecie? Nie było nagle, to było wiele lat bardzo ciężkiej pracy. Pierwsze konto na Facebooku i swoją działalność taką publiczną to założyłem w lutym, marcu 2016 roku, 7 lat temu. To bardzo dużo czasu od tego minęło. Pisałem posty parę razy w tygodniu o podatkach, których prawie nikt nie czytał. Tam miało po paręnaście lajków, bardzo mało wyświetleń. Po jakimś roku może trochę więcej ludzi zaczęło to czytać, ale dalej bardzo, naprawdę bardzo mało. To był czas, gdy ktoś mnie zapraszał na jakieś spotkanie, to mniej więcej 17 rok, to miałem takie spotkanie, na które nikogo nie było poza mną i organizatorem, co nie jest przyjemne, ale takie rzeczy też mi się zdarzały. Teraz jak robimy spotkanie, to przychodzi bardzo dużo ludzi, ale naprawdę był czas, że to nie wyglądało dobrze. Natomiast przez te wszystkie lata od 16 roku bardzo uparcie, konsekwentnie budowałem tą swoją rozpoznawalność w poszczególnych mediach. Po jakimś czasie założyłem konto na Twitterze, założyłem swój kanał na YouTubie. Przez dłuższy czas raczej pojawiałem się na czyichś kanałach, dopiero po długim czasie zacząłem budować swoje konto na YouTubie. Ostatnio potem dołożyłem jeszcze do tego Instagrama. Teraz dołożyłem TikToka i jeszcze LinkedIna, bo już na LinkedInie chyba ponad 100 tysięcy ludzi też mnie obserwuje, więc w tym momencie jestem aktywny na Facebooku, Twitterze, YouTubie, TikToku, Instagramie i LinkedInie. To jest 6 tych dużych platform i wszędzie idzie mój przekaz bardzo regularnie. Okej, i tak jakby sam TikTok to jest 700 osób, YouTube to jest tam chyba około 200, tak? Czy 300? TikTok 700 tysięcy, Facebook 450, Twitter i Instagram i YouTube 300 tysięcy z hakiem i LinkedIn 100 tysięcy. 300 tysięcy na każdym? Tak. Czyli to jest jakby grubo ponad 2 miliony osób. Oczywiście no, one się powtarzają na pewno, ale to jest grubo ponad 2 miliony osób. To jest, no, to jest bardzo dużo. Jak na osobę, która nie robi śmiesznych filmików. Śmiesznych filmików robię. To zauważyłem i też chciałem o to zapytać. Ale pamiętasz taki wywiad? Pamiętasz taki moment, w którym to był taki moment przełomowy, że wiele osób się do Ciebie odezwało, że wiele osób powiedziało takim game changer, taki pierwszy wywiad, który przeniósł Cię trochę dalej, który pokazał Ci szerszej publiczności, to były gdzieś gościnnie. To zależy, co rozumiesz przez szerszą publiczność, bo ja miałem kilka takich momentów, po których znacząco wzrosła moja rozpoznawalność na wyższy poziom, który potem się okazał niskim w porównaniu do tego, co dalej się udało. Chciałem o to zapytać, o te takie Twoje początki. Pierwsza rzecz, która w ogóle sprawiła, że ktokolwiek zaczął mnie na YouTubie oglądać, to jest chyba koniec 16 roku, było forum wolnościowe w Sejmie, gdzie oceniałem strategię Morawieckiego. To obejrzało parę tysięcy ludzi. Jak na mnie wtedy to było naprawdę bardzo dużo. Od razu mi wzrosły zasięgi też na Facebooku, bo sporo ludzi się tam przyniosło. Kolejny moment to był, zdaje się, 18 rok, chyba wiosna 18 roku, kiedy jako pierwszy
chyba jeszcze pod koniec 17, mówiłem, jakie są problemy z opodatkowaniem kryptowalut, bo to wtedy była bańka na Bitcoinie i właśnie krzyczałem dosyć głośno, że mamy problem z podatkiem PCC, że podatek dochodowy wygląda inaczej niż wy myślicie i wtedy w tej branży krypto zrobiłem się rozpoznawalny. Pamiętam to. To był 18 rok, potem 19, wybory parlamentarne. Bardzo mnie rozpromowały, brałem udział w wielu debatach telewizyjnych zaraz przed wyborami, a potem to już poszło. Teraz ostatnim takim dużym, miałem dwa ostatnie takie duże, kolejne, nie wiem, kamienie milowe. Pierwszy to założenie TikToka. W grudniu czy tam w styczniu 40 milionów zrobiliśmy tylko na nowych filmach, więc TikTok strasznie mi zażarł. Na początku grudnia, chyba 4 grudnia postanowiłem, że do wyborów codziennie będzie jeden TikTok i od tego 4 grudnia bardzo konsekwentnie codziennie co najmniej jeden film się pojawia i to zrobiło bardzo duże zasięgi, moja rozpoznawalność znacznie wzrosła. No i te ostatnie dwa tygodnie, kiedy Tusk mnie zaatakował, zaraz za Tuskiem TVN, Polsat, wszystkie portale internetowe, Gazeta Wyborcza, wszyscy się na mnie rzucili, to teraz tak, znowu mi rozpoznawalność wzrosła. Tak jakby byli dogadani, tak? Jakby Tusk... Rzucił sygnał do ataku i wszyscy tak. Za tym poszli. Tak trochę to wygląda. A ile teraz osób pracuje w Twoim teamie takim jakby dotyczącym tylko personal brandingu? No bo nie mówię o kancelarii, nie mówię o Twoich firmach, o biznesach czy o piwie, prawda? Mówię teraz o samym, ile osób i kto pracuje w Twoim dziale personal brandingu, który jakby buduje Twój wizerunek, Twoje zasięgi i media społecznościowe? Ciężko to ocenić, wiesz, bo te osoby są porozrzucane w różnych miejscach. To znaczy, mam u siebie osoby w firmie, które dbają o mój wizerunek. Mamy osoby, które mi dostarczają, które na przykład mi montują filmiki, dodają te napisy, one są w jednej partii. Są osoby w drugiej partii, bo jestem w dwóch partiach, w Nowej Nadziei i w Konfederacji, które również robią jakieś rzeczy. Więc załóżmy, że to byłoby kilka osób, które pracują nad tym, żeby moja obecność w mediach społecznościowych wyglądała tak, jak wygląda. Okej. Okay. Czyli tak jakby kilka osób, tak? Tak, jakby, kilka. A możesz powiedzieć jakby, montaż filmów, to na pewno, tak? No, ty tego sam nie montujesz. Jak powstaje taki TikTok, powiedz mi? Ktoś planuje ci te rzeczy, czy na zasadzie ty je wymyślasz, zapisujesz sobie, czy... No ciekawy jestem, bo sam jestem twórcą, sam tworzę też wideo i też mam TikToka. I ciekawy jestem, jak to u ciebie jest poukładane. No bo wiadomo, że mamy oprócz tego swoje biznesy i ty i ja, nie możemy siedzieć codziennie i kreować wszystkiego. Czy wiesz, teraz to już jestem w trybie kampanii wyborczej, więc to jest dla mnie moja podstawowa praca. Na pytanie, jeszcze dwa tygodnie temu tak odpowiadałem, teraz może to się trochę zmieniło, ale na pytanie, kim jestem, to mówię, że jestem TikTokerem, bo to rzeczywiście mi zajmuje dużo czasu. To nie jest prosta sprawa, żeby codziennie umieszczać kolejnego TikToka, który jeszcze zrobi duże zasięgi. Więc nad TikTokami to tak naprawdę pracują dwie osoby łącznie ze mną. Wymyślamy scenariusze, nagrywamy to. Niektóre TikToki udaje się nagrać od razu, praktycznie za pierwszym razem, a niektóre trzeba powtarzać kilkanaście razy. Czasem można się godzinę zastanawiać, co tu nagrać, więc to jest praca zbiorowa. Same tego nie robię. W każdym to jestem głównym aktorem, no bo te wszystkie, jestem na wszystkich TikTokach, natomiast nie wszystkie są mojego pomysłu. Niektóre pomysły mi ktoś podrzuca, czasem nie wiem, dostanę maila z jakimś fajnym pomysłem, więc to nie jest tak, że ja na wszystko wpadam, natomiast naprawdę duża część tych pomysłów jest moja. Okej, okay. A jeżeli chodzi o YouTube'a, to podobnie, tak? Jakby, czy masz kogoś od kamer, od tych streamingów, czy sami potrafisz sam to w domu zrobić? Nie, sam to, ja nie mam żadnych zdolności technicznych. No, ostatnio jak robiłem live'a w czwartek wieczorem, że na żywo oglądało mnie kilkanaście tysięcy osób, no to siedziałem ja, patrzyłem się w trzy kamery, za którymi siedziały trzy osoby, tam łapały komentarze, ustawiały to oświetlenie, dźwięk, bo to nasz kilka platform naraz streamowaliśmy, więc tego live'a łącznie ze mną cztery osoby robiły. Okej, okay. No to cztery osoby, jak na 17 tysięcy osób, to nie jest dużo, ale czy kamery, ze względu na to, że transmitowałeś do YouTube'a, do różnych innych portali, czy jeszcze chodzi o to, że po prostu były różne kadry? Kadr był na każdym portalu jeden, tylko tam są problemy techniczne, żeby ten stream był równocześnie na kilku platformach, to znaczy da się to docelowo uprościć, ale tam te platformy też tego nie ułatwiają. Jeżeli robiłem streama równocześnie na YouTubie, na Instagramie oraz na TikToku, to musiałem mieć trzy kamery i trzy mikrofony. Okej. Da się to uprościć do dwóch w prosty sposób. Dalej już byłoby to trudne, przynajmniej według ludzi, którzy mi to robią. Okej.
Ja też na przykład transmituję, bardzo łatwo powiązać taką aplikację Restream do YouTube'a i Facebooka, natomiast Instagram już ma całkowicie inną orientację, trzeba mieć kamerę w pionie. I TikTok jeszcze inny. A TikTok ma jeszcze inną aplikację, która się nie łączy się, ona ma swoją i dlatego trzeba po prostu robić to oddzielnie, tak, albo telefonem, albo kamerami. A jeżeli chodzi o takie reakcje na komentarze, albo o to, kto przegląda, bo wiadomo, że pewnie jeżeli piszesz post, to ty go wrzucasz, wymyśliłeś go, tak, jesteś mózgiem operacji i go napisałeś, natomiast później, jak wychodzi 1000 komentarzy pod jednym postem, no to czy ktoś to czyta, czy ktoś to weryfikuje, jakby, no bo domyślam, że nie ty. Jest za dużo, żeby ktoś się weryfikował, no jeżeli teraz umieszczam jeden filmik, to on ląduje na TikToku, YouTubie, na Reelsach, na Facebooku, na Instagramie i czasem jeszcze na LinkedInie, tam na każdym z tych miejsc potrafią być setki komentarzy, to można by nic nie robić, tylko czytać te komentarze, więc to jest ciężkie. Ja większość komentarzy nie czytam, naprawdę nie mam na to czasu. Nawet jeżeli są jakieś takie na przykład z tych kategorii zakazanych, tak? Na przykład jakby, nie wiem, nawołują do nienawiści i tak dalej, tak? Komentarzy wszystkich naprawdę nie czytam, patrzę tylko na taki ogólny sentyment, czy jest raczej odbiór pozytywny, czy negatywny, ale no gdybym miał, naprawdę nie mam czasu na czytanie komentarzy, tyle rzeczy ostatnio mam na głowie, że to jedna z ostatnich rzeczy, którą chciałbym jeszcze robić. Okej, okay, a jak to jest z tym TikTokiem? Bo wiele osób twierdzi, dalej jest taki mit, że TikTok to jest platforma dla dzieci i że tam są głównie dzieci. A jak ty to odbierasz? Jakby, bo myślę, że gdybyś to robił dla dzieci, to byś po prostu tego nie robił, tak? Ja osobiście sam spotkałem człowieka starszego ode mnie po 40 w Hiltonie na śniadaniu i mówi, że zna mnie z TikToka, co jest jakby takim dowodem na to, że może faktycznie to jest mit. Oczywiście, że jest to mit. Na TikToku jest bardzo dużo dorosłych osób i nie mówię o dorosłych mających 20 parę, 30 parę lat. To są te 40-latkowie, 50-latkowie. Coraz częściej na ulicy, jak mnie ktoś zaczepia, prosi o zdjęcie, to mówi, że mnie śledzi na TikToku. Ale to nie tylko młodzi ludzie. No, widziałem prezesów spółek Skarbu Państwa, którzy mówią, że oglądają mnie na TikToku. Rozmawiałem z paroma miliarderami, którzy mówią, że oglądają mnie na TikToku, więc naprawdę, niezależnie na jak wysokim poziomie jesteście w karierze zawodowej czy majątkowo, to na pewno jest ktoś bogatszy od was, kto też ogląda jeszcze tego TikToka, nie ma się co wstydzić. Okay. Chociaż osobiście uważam, że się nie powinno oglądać TikToka. Ja na swoim telefonie nie mam aplikacji TikTok z dwóch powodów. Raz, że jest to aplikacja szpiegowska i wyciąga bardzo dużo danych, a nie chciałbym, żeby moje dane były wyciągane, a dwa, że to trochę ryje beret jednak i trochę wolę oszczędzać swój czas. Uzależnia, jest tak to skonstruowane, żeby wciągać się w kolejne. Tak jest, a ja naprawdę nie mam czasu na przeglądanie TikToka, więc dobrze jest tworzyć TikToki, natomiast żeby za dużo czasu na tej aplikacji spędzać, to nie polecam. Okej, a skoro mówimy o TikToku, to słyszałem taką opinię, że polski algorytm amerykański jest całkowicie inny niż chiński, czyli w Chinach się wyświetlają rzeczy, które mniej więcej są, może być wartościowe, są edukacyjne i te rzeczy jakby one kupują uwagę tego algorytmu i Chińczycy mają proponowane głównie te rzeczy. Natomiast Amerykanie są przez TikToka podobno ogłupiani i są śmieszne rzeczy, jakieś wypadki, jakieś takie właśnie potknięcia wysyłane albo TikToki, które no, ogłupiają tych ludzi. Słyszałeś taką teorię? Tak, słyszałem, jestem w stanie w nią uwierzyć, natomiast zbanowanie TikToka nic tu nie zmieni. No, dokładnie te same treści są promowane na Instagramie chociażby. I YouTubie, czy na Shortsu. Na Shortsach na YouTube jest dokładnie to samo. Mi się wydaje, że TikTok po prostu pokazuje ludziom to, co oni chcą oglądać, więc jeżeli komuś wyświetlają same głupoty, to znaczy, że algorytm tego zczytał, że on tak naprawdę chce oglądać te tak, bo kliknął, polubił parę głupich rzeczy. Tam dużo mniejsze znaczenie masz, kogo ty sobie zafollowujesz, ta bestia po prostu wie, co ty naprawdę chcesz oglądać, tak. Na czym tak naprawdę skupisz swoją uwagę, jaki rodzaj filmików przez trochę większą liczbę sekund oglądasz. Business Rider. Czy ktoś ci mówił kiedyś na przykład, bo jesteś poważnym politykiem, przedsiębiorcą, że bycie na TikToku, czy nagrywanie filmów na TikToka, czy Instagrama, to nie przystoi takiej poważnej osobie, która kandyduje do parlamentu, czy jest doradcą podatkowym, czy prowadzi dużą firmę, zatrudnia ludzi? Czy miałeś takie opinie, nie wiem, znajomych, albo kogoś po prostu... Tak, słyszałem opinie, zwłaszcza ostatnio słyszę z ust konkurentów politycznych, że jestem niepoważny, bo znam się tylko na TikToku i poza TikTokiem to nie mam nic ciekawego do powiedzenia, natomiast uważam, że
dużo poważniej jest i wolałbym nagrywać niepoważne TikToki niż mówić ludziom te głupoty, które mówią moi konkurenci polityczni o tym, że im pieniądze za darmo będą rozdawać i że nie wpłynie to w żaden sposób na inflację albo na wysokość podatku. Więc politycy co do zasady robią z siebie błaznów w zasadzie bez przerwy i wolę robić tego błazna z siebie na TikToku niż mówiąc głupoty jak oni. Okej. Okay. Wiem, że zapytam Cię na koniec o jedną rzecz. Wiem, że robisz konferencję Everest, na której ja również będę prelegentem. I chciałem się Ciebie zapytać, bo wiele osób mnie pyta, no dobra, ale czym się różni ta konferencja od innych konferencji, tak? I wiele się głośno mówi o tej konferencji. Przede wszystkim przez filmy, które też nagrywałeś, czy nagrywaliście, które nawiązywały do takiego filmu kultowego Chłopaki nie patrzą. I chciałem zapytać o ten pomysł na ten film. Kto wpadł na ten szatański pomysł, żeby zrobić te filmy? One były mega śmieszne dla osób, które znają ten film oczywiście, prawda? Bo dla innych osób nikt nie kuma, o co chodzi. Kto wpadł na ten pomysł i jak to było z realizacją? Czy było jakieś wsparcie kogoś z zewnątrz, czy po prostu sami to zrobiliście własnym sumptem? Nie, no wszystkie rzeczy robię wewnętrznie. Mam swoich tam trzech ludzi w dziale marketingu w firmie, to oni to ogarnęli od strony technicznej. Sama idea, żeby pójść w kierunku tego filmu, wydaje mi się, że była moja. Uwielbiam Chłopaki nie patrzą, znam go praktycznie na pamięć, więc bez przerwy jestem w stanie różne sceny z tego filmu zaadaptować do moich potrzeb. Więc kierunkowo to był mój pomysł. Część scenariuszy tych filmów to też był mój pomysł, a część to wymyślili moi ludzie. Okej, okay, a jeżeli chodzi o konferencję Everest, to ona już będzie za półtora miesiąca, tak? I powiedz mi proszę, czym ona się będzie różniła? No bo widziałem, że trochę inaczej podchodzisz do tego niż inni organizatorzy. Ja sam robię konferencję i ja widziałem trochę od zewnątrz, jak to wygląda. Dogadywanie szczegółów, dogadywanie jakby obsługi i to było no, dosyć profesjonalne w stosunku do tego, no, jaki jest standard przyjęty, można powiedzieć, tak? Że jest wiele szczegółów dogranych i powiedz mi, jakby czegoś tam można spodziewać. Trzech rzeczy można się spodziewać. Pierwsza to będą bardzo ciekawi prelegenci, jesteś jednym z nich, więc nie muszę przedstawiać, jak ciekawi będą. Prelegenci mają powiedziane i tego będziemy się bardzo mocno trzymali, że absolutnie nie mają niczego sprzedawać, mają tylko się podzielić swoją historią, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, tak żeby inni na tym skorzystali. Nie mają, jak pojedzieć na tą konferencję, nikt nie będzie próbował wam czegokolwiek wcisnąć. Prelegenci tam są dla was, a nie wy dla nich. To jest pierwsza rzecz. Druga, będzie kilka zupełnie niezależnych od siebie gier i spotkań networkingowych. Mhm. To nie jest tak, że macie się, po prostu będziecie w jednym miejscu, to będziecie mieli okazję poznać kogoś. Będzie zorganizowany networking, będzie networking w formie tego speed datingu, będzie networking w ludzkie bingo, jeszcze tam kilka innych będzie, więc naprawdę będzie wiele okazji do tego, żeby kogoś poznać. Kolejna rzecz to będzie, myślę, że dobrze przeprowadzony after. Znowu to nie będzie puszczone na żywioł, idźcie, pijcie, bawcie się, tylko after też będzie zorganizowany, mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. No a cała myśl, cała konferencja jest robiona nie dla pieniędzy, nie dla kasy, tylko po to, żeby się dobrze bawić, coś dobrego zrobić dla tych polskich przedsiębiorców, więc dzięki temu mamy trochę inny sposób myślenia. Nie myślimy o tym, czy to nam się opłaci, tylko myślimy o tym, czy to będzie dobre, czy to ludziom pomoże i w tym kontekście rozstrzygamy wszystkie wątpliwości, dlatego jestem przekonany, że warto tam pojechać, będzie można na tym naprawdę bardzo skorzystać. Czy będzie tam mowa o polityce? Jakby, czy, bo ty jesteś politykiem, prawda? Ja jestem też przedsiębiorcą. Tak. Nie będę tam w roli polityka, będę tam w roli przedsiębiorcy, nie będzie w ogóle słowa o polityce. Chodzi o to, żeby tam zainspirować innych ludzi do tego, żeby przekraczali swoje ograniczenia, tak? Jakby, tak jest. Chodzi sama nazwa Everest, nie tylko dlatego, że to będzie najlepsza konferencja, najwyższa, największa, tylko dlatego, żeby namówić ludzi, zmotywować, zachęcić do tego, żeby wchodzili na ten swój Everest, żeby chcieli od życia więcej, żeby chcieli budować jak największe firmy, żeby ta ich kariera zawodowa, żeby mieli odwagę sięgnąć po coś więcej, tak? Wejść na ten sam szczyt biznesowy. No będą właśnie ludzie, którzy na ten szczyt weszli, biznesowy w swoich branżach. Będzie kilku naprawdę dużych przedsiębiorców i bardzo bym chciał, żeby podzielili się swoją historią i zmotywowali, zachęcili i też nauczyli tego, jak to się robi innych do budowy dużej firmy. I muszę to potwierdzić, bo rozmawiałem z osobą, która u Ciebie to organizuje, że rozmawiałem może z moją osobą, bo korespondowały mailowo, natomiast był sporo dyskusji na temat tego, jak ma brzmieć moje wystąpienie i w jakim kierunku musi wystąpić, więc jakby bardzo duży był nacisk na tytuł tego mojego speechu, o czym on ma być, żebym mówił właśnie w kontekście tej idei, która jest, prawda? Czyli nie mówię to, co sobie chcę mówić, prawda? Tylko mówię w kontekście
barier, które pokonałem i jak się wspiąłem na ten szczyt, prawda? Więc jakby wiem, że skoro ja jestem dopilnowany, to myślę, że inni prelegenci również będą pokierowani tak, żeby inni mogli wyciągnąć z tego jak najwięcej, mogli się zainspirować i pójść dalej. Którego maja to będzie? 29 maja Katowice, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne, a całość poza tym, o czym już powiedzieliśmy, będzie w takiej konwencji naprawdę dobrego show. Firma, która robi nam scenę, robi tam nam światła, fajerwerki i tak dalej. Pomaga też przy organizowaniu, nie wiem, walk, fame, MMA, tak? Więc to są naprawdę profesjonaliści. Tam naprawdę się będzie działo, będziecie się bardziej czuli jak na gali boksu albo na koncercie niż na konferencji biznesowej. Nudno na pewno nie będzie. Okej, super. Ja tam będę na pewno. Wiem, że bilety VIP-owskie się bardzo szybko rozeszły. Czy macie jeszcze normalne bilety? Normalne jeszcze mamy. VIP-owskie wszystkie zostały rozprzedane, natomiast wprowadziliśmy pośrednią kategorię, która znowu się lepiej sprzedaje niż bilety normalne. Być może mamy za niskie ceny, więc jeszcze biletów VIP już nie ma, ale są jeszcze bilety ekskluzyw, no i są oczywiście normalne. Okej. Zapraszam Was, my się widzimy na konferencji, także dzięki wielkie, piąteczkę. Cześć.